Siemanko widzowie, w dzisiejszym odcinku dostaliśmy wiadomość od widza, czyli od was. Wysyłajcie na Instagrama różne wiadomości. Tak, tutaj jest Instagram mój. No twój tutaj jest ważniejszy, no bo stary rozwiązujemy u ciebie rzeczy. O, dziękuję. Tak, więc wbijajcie tam. Dostaliśmy wiadomość odnośnie Serbian Lady. To oznacza, że Serbian Lady powróciła. Powróciła. Tak, i ja teraz myślałem, że już spokój jest z tym, co się stało. No stary, właśnie przecież ona wtedy uciekła nam, co nie? No tak. Więc ona gdzieś cały czas grasuje i nadszedł czas na to, żeby ją złapać w końcu! W końcu złapać łapkę w górę i suma na tym. Tak jest! A my pokażemy wam wideo, które przysłał nam właśnie widz. A tam widz nagrywa, jak go matka z klapkiem goni. Mamy tutaj fotkę nadesłaną przez widza. O, w lesie nie wiem, czy był. Widać. Tak. Tam daleko widać ją w oddali. On myślał, że to jest w ogóle jakaś baba dziwna, co ja nie? Myślałem, że to drzewo jest. No nie, zobacz, o kurde, stary. Jest to jakaś postać. I patrz, dalej. Są fotki, kolejne. Zobacz, on podszedł bliżej. Jaki z bok? Może to jakaś babka sra w lesie? Może! Nie wiem, napiszcie w komentarzu, że się babcia zgubiła i do lasu. Zobacz, jest bliższe zdjęcie, widzowie, zobaczcie jaką ona ma mordę. O Jezu. O Jezu! To jest jak połączenie bezdomnego z Serbian Lady. I najgorsze jest to, i w zasadzie też najlepsze, że widz podszedł do tej baby i nagrał ją z bliska. Jezu. Patrzcie, patrzcie na to. I tańczy jeszcze tak. Ta baba tańczy, czekajcie, jeszcze... Patrzcie. Ona coś tam robiła normalnie. Ten widz tak blisko podszedł. Co? Oj. Co? No. Bliżej niż ja do łosia kiedykolwiek podszedł. No. Serio, 20 metrów, a ten był z 5 od niej. No. Jaki on, ona mogła go złapać, wiesz. Nie wiem, czy on uciekł. No uciekł, skoro... Człowiek, ja mam wrażenie, że Serbian Lady bierze po prostu swoje ofiary, im mniejsze, tym lepsze, pod spódnicę i ucieka. To co? Widz nam przesłał adres, gdzie to było, więc lecimy do auta i jedziemy. Tak jest! Dobra, widzowie, jesteśmy już w aucie, jedziemy, wyruszyliśmy w trasę. Mam nawigację tu odpaloną, Jack z tyłu siedzi. I co, Jack, jak nastrój? Nie boisz się? Nas jest dwoje, więc przesrane, powiem. Plus operator, ale operator... Nie ma żadnego nastroju tutaj. Kamerzyście nigdy nic się nie dzieje, co nie? Więc tutaj... To prawda, to jest jakiś fart. No jak nastroje? No kurwa, baba będzie nas goniła, jak ja mam się czuć? Mieliśmy już spokój z nią, uciekliśmy z farmy, rancho zostawiliśmy, przeprowadziliśmy się do nowej chaty, zmieniło, po raz kolejny musimy ją gonić, albo ona nas. Nam zostało jeszcze z godzinka jazdy, jak dojedziemy, to już odpalimy kamerkę i wtedy zobaczcie, co tam się działo. Dobra, widzowie, jesteśmy już na miejscu, zaparkowaliśmy tutaj przy kogoś po sesji, mam nadzieję, że nikt się nie wkurzy. Bierzemy plecaczek i co, i rozglądamy się, gdzie może być ta Serbian Lady. Ja to powiem ci, że w ogóle, widzowie, tam, jak się obudzicie, widać tą starą, zerdzewiałą rurę. To prawda. I nie jest to wasza matka w żadnym przypadku, więc chodźmy zobaczyć, co to jest tak naprawdę. Wrócimy. A jak mamy przejść przez rzekę, przepraszam bardzo, Jack? No jak to, trzeba pójść po tą rurę, przełożyć ją na ten rów, przejść dopiero, pójść zobaczyć tą rurę i wrócić. Nie ma szans. Dobra, możemy iść naokoło. Dobra, widzowie, jednak zdecydowaliśmy, że nie ma szans, że to przeskoczymy. Myśleliśmy, że tu się to kończy, ale Jack zauważył jedną rzecz. Zobaczcie. Że ktoś już próbował tutaj skakać, zobaczcie ten dół, tutaj przyłożył stopę. Tu już prawie leciał, po czym... Utknęła. I jego podeszwa została, tutaj on wpadł do wody, nigdy go nie wyłowiono. Mówię, ktoś chodzi bez butów w takim razie, bez podeszwy. No mówię, że biorę go dowód. A, dobra, weź, no. Czyli może do ciebie. A co, w urzędzie pokażesz, jak pani cię poprosi o to? O dowód. Dowód. Dobra, lecimy dalej do lasu, bo do tej rury raczej nie dojdziemy. Let's go. Lina do związywania rąk. Kabel. No patrz, to jest związane. To jest związane, stary. Tak jest, to prawda. Idziemy dalej szukać Serbian Lady. Patrzcie, kolejne dowody na to, że Serbian Lady tutaj gdzieś grasuje. Ten widz miał rację. Jezu. Zobacz, to jest dziecięca jakaś bluzka. Ej, to jest ważne dosyć, ale zobacz, tam stoi helikopter. I może to być nad bunkrami na przykład. Ale patrz, on stoi w miejscu, on przelatuje. Tam coś się grubego odpala. To jest podejrzane. Mi się wydaje, że może policja już szuka tej Serbian czy coś, nie wiem. Jest możliwe, że jest poszukiwana jako przestępczyni. No tak, tym bardziej, że zobacz, ile dowodów znaleźliśmy. Patrz, pierwsze to, no, kolejna bluzka dziecięca. No, ona tu gdzieś może grasować, co nie? Ironiczne, że to dowody, a wcale w wodzie nie były. I w ogóle okazało się, że jest tam przejście dalej, więc do rury dojdziemy zaraz i sprawdzimy, co tam może być. Może jakaś podpowiedź, wiadomość. Może. Pamiętajcie, widzowie, być odpowiedzialnym to nie znaczy, że nie pić alkoholu i tak dalej, to oznacza, że trzeba rano po prostu wstawać, tak? Jak to można mówił? Pić. Można pić, ale w znikomych ilościach i powyżej 18 roku życia. Ważne, że potem wstać. Jezu, o Jezu! Musimy być bardzo cicho, dlatego, że jak jesteście głośno, to wszyscy wiedzą. Dobrze, patrz. Wszyscy wiedzą, że jesteście. Ja mam taki plan. O nie, jakie mokradła tu są! Nieważne, musimy się odwrócić, żeby nie być widoczni. Granat, gleba! Nie, Jack! O kurwa! Co się dzieje? Patrz,
Złapałeś to? Nie! Durniu! Durniu! Patrz! Przeoczyłeś w ogóle rurę tutaj! Tu jest jakiś wywiecznik czy coś! Kurde! Coś pod spodem jest! Na tą wycieczkę. Coś pod spodem jest. Przecież tu normalnie masz sucho, a ty przez błoto przełazisz. Czek! Poczekaj, nie podchodź tam. Poczekaj na mnie. Ja mam pomysł. Ja rzucam tym i wtedy ty atakujesz. Dobra. Na ziemię! Dobra, mamy ją. To jest do ukrywania się. Śmierdzi ta rura. Nie. No. To jest do ukrywania się pewnie ta rura służy, no bo... Kto normalnie by tu rurę zostawiał tak dużą? To chyba jest przejście. Trzeba wejść i zobaczyć. Nie wejdziesz tu. Nie masz... O, patrz, jakie tu jest małe wejście dalej! Dobra, może nie wejdę, to prawda. Czekaj. O kurde. Spróbuję to podnieść. Przepraszam. Nie ma szans. Może to? No właśnie, też to chciałem. O, patrz! Siedzisz w swoim naturalnym środowisku. Ej, wyobrażasz sobie, że Serbian Lady siedzi w środku, a my ją kręcimy. Wyobraź, jakby to się przewróciło i na mnie spadło. O Jezu! Halo! O Jezu, ale żeś płaszcz, uwaj, to jest do prania cały płaszcz. To jest płaszcz? To jest koszula. Koszula, do prania cała idzie. A co, zobaczcie, widzowie, tak. No jest tragedia. Nie jest źle. Nie. Wyrzucamy do tamtych ubrań, co znalazłeś, i idziemy dalej. No chodź, Krzyś, ruszaj dupę, no. Tu jest zarobić. Paruchu! Czuję się jak starych dobrych czasów, kiedy trzeba było kopać kamienie w kamieniołomie. A znaczy prawie. Ty byłeś w kamieniołomach? No chciałbym popracować. Ej, trochę. Jack, patrz, jak omijasz wszystkie ślady. Patrz. Chłopie. No, jeszcze nie było. No co nie było? Nie dotykaj tego! To jest jakieś zwierzę. Zostaw to! Jesteś obrzydliwy. Czekaj. Zaczyna się kolejny urwek z Krzysiem, który maca wszystkiego. Jakbyście dali mu jajca pod rękę, też by to zrobił. Co? Jakie jajca? A potem polizał to. Nie wiem, bycze, krowie. O Jezu! O Jezu. No zobacz, kolejna patrz, guma, a ty stary wszystko omijasz. Jack! O! Kolejna rzecz. Już ci pomagam! Pa! O! Widzę! Ja mi... Jakie to strome jest! Jak? Nie, ja też chcę tak tutaj. Się rozbieg! Prawie. Przepraszam. Pomogę ci! Mieliśmy łapać Serbian Lady, a my latamy, stary, po szwirowni. Bo trzeba spojrzeć poza horyzont. Ale, może ale musimy przejść z góry, no. Postaraj się bardziej. Kurde. Widzowie, przepraszam, wy chcieliście zobaczyć Serbian Lady, ale chyba już nic z tego nie będzie. Znaczy Serbian dwóch łomów. Ogólnie Serbian Lady z japońskiego. To jest... O, sorry! Piach w oczach! Piach w oczy! Serbian Lady to po polsku piach w oczy dupy. To jest stara kobieta. Serbska? Nie, serbska. Tak, stara kobieta, tak. Patrzcie, co tu jest? Co to? Ale on jest świeży, ten notes. A, pusty. Ktoś wywalił pewnie. Czekaj. Sąsiadka. 1 styczeń 2024. To już po ptakach. Po ptakach. Ej, faktycznie sąsiadka zaginęła u nas przecież na rancho. Aha! Pamiętasz? Jezu, no przecież tak! Zaginęła i to właśnie na Sylwestra. Ale... i to 1 stycznia! Tak! 1 stycznia to jest Sylwester, stary. No to mniej śmiesznie się robi, pan Wiesiek. Pan Wiesiek to chyba... nie wiem, czy on zaginął, czy nie. Ja nie wiem, kto to jest pan Wiesiek. Się teraz nie mam pojęcia, może być jeden z sąsiadów kolejny. Może być jakiś budowlaniec 18 stycznia. I patrz, stary, jaka chronologia! 15 dni, 14 a później 3. Dni, nawet 14, 2 tygodnie. 2 tygodnie, później 3 dni i... death. Jaka chronologia! Żadna! Jedna różnica 2 tygodnie, druga 3 dni. Koniec. Znajdziemy w tym wzór. Sherlocki dba. Dobra, bo jeszcze dalej coś jest, stary. O nie! Policja przekreślona. Dobrze! Co? Co to jest? Kurde, naprawdę jest helikopter, który jej szuka. Ona czekała, aż weźmiemy ten dziennik. Biegniemy za nią, czy czekamy? Czekaj, bo musimy się dowiedzieć, kto to jest. No tak, w sumie. To jest jakaś kobieta. Ale stracimy ją z drugiej strony. Dobra, lecimy. Dobra, lecimy. Nie szukajmy jej tak na pieszo, przecież mamy drona. Dawaj dronem. Wracaj. Uważaj, tu jest szkło. Odpalamy dobra, w tym momencie wracamy. Drona, widzowie, i szukamy jej z dronem. No co, my będziemy na pieszo tam lecieć? No nie. Nie dogonimy jej. Dobra. Dobra, widzowie, startujemy. Mam nadzieję, że ten dron cokolwiek nagra. Oby.
Dobra, ja proponuję w tym momencie sprawdzić w ogóle, gdzie ona mogła pobiec, co nie? Ona pobiegła w tamtą stronę w prawo, więc leć, dawaj, zobacz. Czy leć, zobacz, czy ona tam nie jest gdzieś z boku lasu, co nie? Ty, jakie tam jest rozlewisko w ogóle? Stary, to jest jakby jej baza. Ona mieszka na moczadłach, na mokradłach. No jak tak, to się na moczadło, w sumie tak, moczadło. Moczydło. Jest? Tu jej nie ma. Co jest? Nie ma. A zacznij, czy może gdzieś ten, nad lasem, czy czekaj coś? Czekaj tam dalej, o właśnie, może jeszcze las cały zobaczymy. Tutaj te mokradła. Pomożemy temu widzowi przynajmniej rozwiązać. Tutaj nie ma, chyba musimy wrócić i gdzieś indziej pójść, bo... To sprawdźcie w lewo, bo ona biegła w las. W las, w las. Gdzieś dalej. Najgorsze jest to, że ona się tak szybko przemieszcza, ona przecież biega na tym wideo, nawet było pokazane. No to przez to, że ona krzyczy, jest krzyk i nagle dzida. No dobra, dobra, to chyba wracamy, co? No, dawaj, pokaż. Może jeszcze tutaj na ziemi poszukam, czy ona się może przypadkiem tam... A, w dół jakiś nie wiesz, przecież normalnie ona miała tylko kopy, ja tam widzowie wam pokazałem, że takie rury wystające były. No mogła być w tej rurze nawet w środku, nie żartując. O stary, zobacz. Co? Jest ona? Widzisz to? Ty, tylko weź tak podleć, kurde. Nie za szybko, powoli. Obserwuj ją, stary. Co ona tam odwala? Ale jest naprawdę? Jest, stary, masz, zobacz, stary, zobacz. Co? Tańczy za tą jakąś kupą kamieni. Czy ona w las uciekła, a potem wróciła tutaj naokoło? Ej, stary, to jest przecież obok nas zaraz. Ile pokazuje metrów w ogóle? Czy to pokazuje metry? Nie. To jest, stary, 45 metrów stąd. To jest gdzieś tam chyba. Tam jest, patrz, tam jest kupka piachu. Tutaj, tak, tak. Ale tu jej nie widać, stary, normalnie. Co? Jest, ona prawie wychodzi stąd. Co ty gadasz? Co ona robi? Ona się rozgląda, teraz już przestała tańczyć. Nie idzie w którymś kierunku. Ej, zaczęła iść. Pokaż kamerę, poczekajcie, bo jeśli ona przyjdzie do nas, to będzie lipa. To będzie lipa na maksa. I właśnie może drona usłyszeć, może ucieknę, co? O kurde, dobra, patrzy się prosto w drona chyba. Jest 100% wie. Dobra, zwalaj tym dronem. Dobra, uciekam. Zauważyła nas. Co ona robi? Biegnie, ej, to w naszą stronę? Nie, w kierunku lasu. W las ucieka. Ej, patrz. Przyła, stary, ale to jest bestia jakaś. I zniknęła, stary, gdzieś tam. Ej, dobra, proponuję tak, wracamy na chatę, ogarniamy, czy jedziemy na policję, czy coś. Złapaliśmy, mamy nagrania, no coś trzeba zrobić, co nie? Teraz to trzeba... No chyba nie pójdziemy w las, czy idziemy w las? Żeby ją szukać? No. Sam zdecyduj, z widzami. Dobra, widzowie, zostawcie 7000, o Jezu, 7000 łapek w górę, subskrypcje. A my? O, odważny. Boi się ciebie, nie karmisz go jak trzeba. A my lecimy, no co, do lasu, jeśli będzie 7000 łapek w górę. Elo!